Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Rozpoczynamy od koszykówki. 19 zwycięstwa w sezonie pierwszej ligi koszykarzy Śląska. Wrocławianie pokonali u siebie Start z Lublina aż 97-67. 2/3 rozgrywek zasadniczych już za nami. Bieżące rozgrywki zaplecze Ekstraklasy mogą należeć do najbardziej jednostronnych w historii. Po 20 kolejkach z zaplanowanych 30 bezsprzecznie najlepszą drużyną jest Śląsk Wrocław, który wygrał 19-krotnie, doznając przy tym zaledwie jednej porażki. Tym razem twierdzę Wrocław próbował zdobyć Start. Lublinianie jednak już w pierwszej kwarcie przekonali się o sile zespołu Tomasza Jankowskiego i Jerzego Chudeusza. Po 10 minutach gospodarze prowadzili 26-17. Po kolejnych 10 i jedni i drudzy sporo rzucali, stąd druga kwarta zakończyła się 3-punktowym zwycięstwem Śląska. W szatni trener wrocławian bacznie musiał zwracać uwagę na słabszą postawę swojego zespołu w defensywie. Po przerwie w tym elemencie Śląsk prezentował się już dużo lepiej. Pozwolił przeciwnikowi na zdobycie łącznie 24 punktów w 20 minut. Sam rzucił 43 oczka. Stąd zakończyło się pogromem drużyny ze wschodu naszego kraju. Największy wkład w sukces miało trio. Radosław Kyrzy, Marcin Fliger, Paweł Kikowski. Pierwszy zdobył 20, drugi 17, a trzeci 15 punktów. Sporo szans dostali także zazwyczaj zawodnicy drugiego planu. Także nie zawiedli. Śląsk w niespotykanym wręcz tempie zmierza do zwycięstwa w sezonie zasadniczym. Po 2/3 sezonu ma już 5 punktów przewagi nad drugim w tabeli AZS-em Kutno. Drużyna akademików jednak rozegrała jedno spotkanie mniej. W środę wrocławian czeka kolejny pojedynek o punkty. Tym razem zespół Jankowskiego zagra w Siedlcach z SKK. Do rywalizacji o ligowe punkty po dłuższej przerwie powrócili piłkarze ręczni pierwszej ligi. Udanie w inauguracyjnym spotkaniu drugiej części sezonu wypadli wrocławianie. Śląsk Handball Team pokonał w zawierciu Wiret 30-29. Spotkały się czołowe zespoły zaplecze Ekstraklasy, trzeci Śląsk i piąty Wiret. Mecz dostarczył oczekiwanych emocji, do końca trzymał w napięciu. Do przerwy gospodarze prowadzili różnicą jednej bramki, to oni także lepiej rozpoczęli drugą połowę. Śląsk szybko jednak odrobił stratę, by później objąć trzybramkowe prowadzenie. Niestety w końcówce spotkania podopieczni Aleksandra Malinowskiego popełnili sporo błędów, kilka minut kar dla zespołu gości wykorzystali szczypiorniści z zawiercia i doprowadzili do wyrównania po 28. Wtedy Śląsk został uratowane najpierw przez świetnie broniącego Marcina Schodowskiego, a później dwa trafienia ostatecznie dały przyjezdnym jakże cenne 2 punkty. Bardzo dobry debiut w zespole ze stolicy Dolnego Śląska zanotował Bartłomiej Koprowski, mierzący ponad 2 metry. Lewy rozgrywający był najskuteczniejszym zawodnikiem, zdobywając 8 bramek, 7 dołożył niezawodny Piotr Swat. Śląsk umocnił się na 3. miejscu w tabeli. Do lidera Gwardiopole traci 4 punkty, do drugiej Nielby Wągrowiec tylko 3. To nie był udany weekend dla dolnośląskich drużyn siatkarzy w drugiej lidze. Tylko 2 z 4 zespołów wykorzystały atut własnego parkietu z kompletu punktów. Cieszyli się kibice w Miliczu i Bielawie. Oczekiwania po występach naszych drużyn były dużo większe. Wszystkie zespoły zakotwiczyły na swoich boiskach i mogło to zwiastować świetny weekend. Nie wszyscy jednak sprostali zadaniu. Nie zawiedli na pewno gracze KS Milicz, którzy pokonali Spodek Katowice 3-1. Mecz był bardzo ciekawy i emocjonujący, o czym świadczą wyniki w poszczególnych setach. Pierwszego wygrali gospodarze 25-22, drugi zakończył się takim samym wynikiem, ale dla zespołu gości w tej partii zawiódł szczególnie atak Milicza. Szybko drużyna Krzysztofa Janczaka się zrehabilitowała, wygrywając 3. seta do 23 i 4. do 22. Forma Miliczan od kilku tygodni jest bardzo wysoka, co może cieszyć. Wkrótce rozpoczną się play-offy i walka o awans do pierwszej ligi. Miliczanie są głównym dolnośląskim faworytem. W czwórce po 17 kolejkach rozgrywek są jeszcze sklasyfikowani siatkarze z Wałbrzycha. Wiktoria jednak gra ostatnio bardzo słabo, tym razem nie sprostała liderowi i uległa TKS-owi Tychy 1-3. Ostatnie 2 partie wygrane przez TKS były wręcz dla Wałbrzyszan kompromitujące.
W weekend wygrała natomiast Bielawianka, która pokonała Juwenię Głuchołazy 3-1. Tylko w drugim secie przyjezdni zdołali triumfować. Na koniec zaglądamy do hali Gwardii przy Krupniczej we Wrocławiu. Obiekt ten znów nie był atutem gospodarzy, którzy po ciekawym meczu ulegli Wolejowi Rybnik 2-3. W tiebreaku przyjezdni mieli zdecydowanie więcej argumentów i wygrali 15-10. Liderem tabeli pozostał TKS Tychy, który ma wciąż 6 punktów przewagi nad drugim KS-em Milicz. Wiktoria Wałbrzych jest czwarta ze stratą aż 18 punktów do lidera. Gwardia zajmuje 8 miejsce, a Bielawianka 9. Na koniec wiadomości odwiedzamy halę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie w weekend wiosłowano na sucho. Za nami Ergo Wiosła 2013, czyli Mistrzostwa Kraju na ergometrze wioślarskim. W wadze lekkiej triumfowali Weronika Deresz i Artur Mikołajczewski. W klasycznych zmaganiach Joanna Leszczyńska i Bartosz Zabłocki. Kibice mogli się też przyglądać walce z udziałem naszej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Londynie Magdaleny Fularczyk, która ostatecznie skończyła na 5. miejscu. Zaprezentował się również Maciej Siejkowski, czyli wrocławski mistrz ergometru. Forma już nie ta sama, ale dla niego liczył się przede wszystkim kolejny start w mistrzostwach i kolejny ukończony wyścig. Zakończył bieg na 10. miejscu. Podczas rywalizacji w 22. już edycji Ergo Wioseł z bardzo dobrej strony pokazała się reprezentantka Politechniki Wrocławskiej Patrycja Sadowska, która w wyścigu juniorek zdobyła srebrny medal przed kibicami. Mogli się także pokazać para olimpijczycy z Londynu, którzy wystartowali we Wrocławiu w 4 wyścigach. Wygrał m.in. Michał Gadowski. Zmagania seniorskie i juniorskie to nie jedyne, które dostarczyły ogromnych emocji. Sporo wysiłków w start włożyli weterani, spośród których najwięcej sił zachował Jerzy Pestka. Doszło także do boju o miano najlepszej wrocławskiej uczelni. Niespodzianki nie było. Wygrała Politechnika przed Uniwersytetem i Akademią Medyczną. Zawody były udane, ale do pełni szczęścia zabrakło większej liczby gwiazd polskich wioseł. Kibice przyzwyczaili się do tego, że rok do roku obserwują śmietankę dyscypliny. Tym razem jednak wielu znanych i lubianych zabrakło. Wrocławscy fani mogą żałować, że w szranki, nieważne w jakiej konkurencji, nie stanął Paweł Rajnda, medalistę Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Można było co prawda spotkać w hali Przychałmońskiego, ale stał daleko od ergometru. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości sportowe jutro o 7.15 i 8.15. Dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.